Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Rozpoznawajcie do Osób Konsekrowanych, podążających szlakiem znaków Bożych. Rok Życia Konsekrowanego, rok 2014, część druga czuwając ciąg dalszy, części drugiej. Mistyka spotkania. Jako strażnicy, którzy podtrzymują w świecie pragnienie Boga i budzą je w sercach wielu ludzi pragnących nieskończoności, jesteśmy zaproszeni do bycia poszukiwaczami i świadkami widzialnych i żywotnych projektów ewangelicznych. Mamy być mężczyznami i kobietami silnej wiary. Ale też zdolnymi do empatii, bliskości o duchu twórczym i stwórczym, którzy nie mogą ograniczać ducha i charyzmatu do sztywnych struktur i lęku przed ich porzuceniem. Papież Franciszek zachęca nas do życia mistyką spotkania. Zdolność do słuchania, słuchania innych ludzi. Zdolność poszukiwania razem drogi i sposobu oznacza też to, by nie przerażać się rzeczami. Jeśli każdy z Was poświęca się dla innych, mówi też Ojciec Święty, to jest to cenna okazja do spotkania z Bogiem. Chodzi o to, by odkryć tę odpowiedzialność, jaka wiąże się z prorocką rolą Wspólnoty, ze wspólnym, pokornym i cierpliwym poszukiwaniem znaczącego słowa, które może być darem oraz z bezpośrednim dawaniem świadectwa. Jesteście jak anteny. Gotowe do odbierania impulsów nowości wzbudzonych przez Ducha Świętego, i możecie pomóc wspólnocie kościelnej przybrać to dobre oblicze oraz znajdować nowe i odważne sposoby, aby dotrzeć do wszystkich. Soborowy paradygmat to troska o świat i człowieka. Jako, że człowiek nie jakiś abstrakcyjny, ale konkretny, jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. Zobowiązanie wobec mężczyzn i kobiet naszych czasów nadal jest dla nas pierwszoplanowe. Zobowiązanie to samo od zawsze wypełnianie wciąż z nową fantazją, w edukacji, w służbie zdrowia, w katechezie, w stałym towarzyszeniu człowiekowi z jego potrzebami, jego aspiracjami, jego zagubieniami. Człowiek w swojej fizyczności, w swojej realności społecznej jest drogą ewangelizacji. Życie konsekrowane przeniosło się na peryferię miast, dokonując prawdziwego egzodusu ku ubogim, kierując się w stronę świata opuszczonych. Musimy docenić tę przykładną hojność, ale przyznać także i to, że nie brakowało napięć i ryzyka ideologizacji, zwłaszcza w pierwszych latach po soborze. Stara historia o miłosiernym Samarytaninie, mówi Paweł VI w przemówieniu zamykającym zgromadzenie soborowe, była wzorem duchowości soboru. Bezgraniczna sympatia owładnęła go całkowicie. Odkrywanie ludzkich potrzeb, a są one tym większe, im więksi stają się synowie tej ziemi. Pochłaniało uwagę naszego Synodu. Przynajmniej to policzcie mu jako zasługę, wy, nowocześni humaniści, którzy wyrzekacie się transcendencji rzeczy najwyższych i uznajcie nasz nowy humanizm. My także, my najbardziej ze wszystkich, jesteśmy w pełni humanistami. Nasza misja jest osadzona w perspektywie tej sympatii, w perspektywie centralnego miejsca osoby, umiejętności wychodzenia od tego, co ludzkie. Wydobycie całego bogactwa i prawdy człowieczeństwa, czego wymaga spotkanie z Chrystusem i czemu sprzyja, jednocześnie pozwala nam zrozumieć, że osoby kościelne są ważne właśnie dlatego, że są zasobami prawdziwie ludzkimi i promocją człowieka. Ale jakiego mężczyznę i jaką kobietę dziś mamy przed sobą? Jakie wyzwania i jakie przystosowania są konieczne w życiu konsekrowanym, jeśli chce ono żyć według stylu soborowego, to znaczy w postawie dialogu i solidarności z głęboką i autentyczną sympatią w stosunku do ludzi dzisiejszych, mężczyzn i kobiet, wobec ich kultury, ich najgłębszego odczuwania, ich samoświadomości, ich kryteriów moralnych? Poruszeni przez Ducha Chrystusa mamy dostrzegać to, co jest naprawdę ludzkie. W przeciwnym razie nasze działania wpiszą się w tożsamość sp społeczną, podobną do tej, jaką mają pozarządowe organizacje charytatywne, jak kilkakrotnie mówił papież Franciszek, mające na celu budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, ale sekularyzowanego, zamkniętego na transcendencję, a ostatecznie wcale niewłaściwego. Cele związane z promocją społeczną powinny być włączone w ten horyzont myślowy, który ukazuje oraz zachowuje świadectwo o królestwie i prawdę o tym, co ludzkie. W naszych czasach, zdominowanych przez wszechobecną i globalną komunikację, a zarazem niezdolność do autentycznego komunikowania się, życie konsekrowane jest wezwane do bycia znakiem tego, że ludzkie relacje mogą być pełne akceptacji. Przejrzyste i szczere. W obliczu i słabości samotności człowieka, powodującej wyobcowanie i zamknięcie się w sobie, Kościół pokłada nadzieję w braterskich wspólnotach pełnych wesela i ducha świętego specialis caritatis scola. Życie konsekrowane z jego rozlicznymi formami braterstwa, jest tworem ducha świętego, bo gdzie jest wspólnota, tam jest Duch Boży. A gdzie jest Duch Boży, tam też jest wspólnota i wszelka łaska. Braterską wspólnotę uważamy za środowisko przepełnione tajemnicą oraz przestrzeń teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności zmartwychwstałego Pana. Wyczuwalny dystans dzieli jednak te tajemnice i życie codzienne. Jesteśmy zaproszeni do przechodzenia od formy życia wspólnotowego do łaski życia braterskiego. Od formy communis do ewangelicznej formy relacji międzyludzkich wspieranych mocą Bożej miłości, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Papież Franciszek ostrzega nas. Dlatego z taką przykrością widzę jak w niektórych wspólnotach chrześcijańskich, a nawet między osobami konsekrowanymi, istnieją różne formy nienawiści, podziału, oszczerstwa, zniesławienia, zemsty, zazdrości, pragnienia narzucenia za wszelką cenę własnych idei, aż do prześladowań, wydających się bezlitosnym polowaniem na czarownice. Kogo chcemy ewangelizować takimi postawami? Nikt nie zbawia się sam. To znaczy ani jako pojedyncza osoba, ani o własnych siłach. Bóg nas pociąga, uwzględniając złożoną sieć relacji międzyludzkich, z jaką łączy się życie w ludzkiej wspólnocie. Jesteśmy zatem wezwani do uznania tego, że stanowimy wspólnotę braterską otwartą na komplementarność, spotkania w różnorodności, aby iść naprzód w jedności. Osoba, która zachowując swoje specyficzne cechy, nie ukrywając swej tożsamości, poucza papież Franciszek, z całym sercem włącza się w jakąś wspólnotę, nie zanika, ale otrzymuje nowe bodźce do własnego rozwoju. To styl dialogu, który jest czymś znacznie więcej niż przekazywaniem prawdy. Realizuje się dzięki przyjemności rozmawiania i dzięki konkretnemu dobru przekazywanemu między tymi, którzy się kochają za pośrednictwem słów. Jest dobrem, które nie polega na rzeczach, ale istnieje w samych osobach dających się nawzajem w dialogu. Pamiętając, że najodpowiedniejszy klimat dla dialogu stwarza przyjaźń, więcej służba. Nasze braterskie wspólnoty niech będą środowiskami, w których tajemnica tego, co ludzkie, dotyka tajemnicy Bożej w doświadczeniu Ewangelii. Istnieją dwa takie środowiska, gdzie w sposób szczególny Ewangelia się objawia, ucieleśnia, ofiaruje: to rodzina i życie konsekrowane. W pierwszym z tych dwóch środowisk Ewangelia wchodzi do zwyczajnego życia i ukazuje swoją zdolność przemieniania stylu tego życia w perspektywie miłości. Drugi znak, Ikona przyszłego świata, który relatywizuje wszelkie dobra tego świata, staje się miejscem komplementarnym w stosunku do pierwszego i jego odbiciem, gdy ukazuje już z góry osiągnięcie celu życiowej wędrówki i gdy wszystkie ludzkie doświadczenia, nawet te najbardziej pomyślne, wobec wiecznej komunii z Bogiem stają się względne. Stajemy się środowiskiem ewangelicznym. Kiedy zabiegamy dla siebie oraz dla dobra wszystkich o przestrzeń opieki Bożej, nie dopuszczając do tego, by cały czas był wypełniony rzeczami, działaniami i słowami. Jesteśmy środowiskami ewangelicznymi, jeżeli jesteśmy mężczyznami i kobietami pragnienia, oczekiwania na spotkanie, na połączenie się, nawiązanie więzi. Oto dlaczego kwestią zasadniczą jest, by rytm naszego życia, środowiska naszych braterskich wspólnot, wszystkie nasze działania stały się strefą ochrony nieobecności, która jest obecnością Boga. Wspólnota podtrzymuje cały apostolat. Kiedy we wspólnotach zakonnych dochodzi do napięć, które stwarzają ryzyko indywidualizmu i rozproszenia, gdy tymczasem potrzeba głębokiej komunikacji i autentycznych kontaktów. Humanizująca moc Ewangelii jest poświadczana braterstwem przeżywanym we wspólnocie, na które składają się otwartość, szacunek, wzajemna pomoc, zrozumienie, uprzejmość, przebaczenie i radość. W ten sposób wspólnota staje się domem, w którym przeżywa się ewangeliczną radość. Styl ewangeliczny, ludzki i wstrzemięźliwy objawia się w poszukiwaniu tego, co prowadzi do przemiany, w celibacie dla królestwa, w poszukiwaniu i słuchaniu Boga i Jego Słowa, w posłuszeństwie, które ukazuje chrześcijańskie zróżnicowanie. To wymowne znaki w świecie powracającym do szukania istoty rzeczy. Wspólnota, która zasiada przy stole i rozpoznaje Chrystusa przy łamaniu chleba, jest także środowiskiem, w którym każdy ma świadomość słabości. Wspólnota braterska nie gwarantuje doskonałości relacji ale bierze na siebie ograniczenia wszystkich i nosi je w sercu i modlitwie, jak ranę zadaną przykazaniu miłości. Jest miejscem, gdzie misterium paschalne dokonuje uzdrowienia i prowadzi do jedności. To przejaw łaski otrzymanej przez proszących o nią braci i siostry, którzy są razem nie z wyboru, ale z powołania, to doświadczenie obecności zmartwychwstałego. Proroctwo pośredniczenia. Rodziny zakonne zrodziły się po to, by pokazywać nowe drogi, proponować zaskakujące szlaki albo też szybko reagować na potrzeby człowieka i potrzeby ducha. Może się zdarzyć, że instytucjonalizacja z czasem napełni się przepisami już przestarzałymi a wymogi społeczne zmienią odpowiedzi ewangeliczne na odpowiedzi mierzone efektywnością i racjonalnością biznesową. Może się zdarzyć, że życie konsekrowane straci autorytet, charyzmatyczną odwagę i ewangeliczną parezję, zwabione światłami, które są obce jego tożsamości. Papież Franciszek zachęca nas do twórczej wierności, do otwartości na niespodzianki Boga. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki. Słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości, każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze nowa. Na skrzyżowaniach świata Duch wzywa nas do kształtowania servitum caritatis według sposobu odczuwania Kościoła. Miłość działa na rzecz budowy miasta człowieka zgodnego z prawem i sprawiedliwością. Z drugiej strony, miłość jest doskonalsza niż sprawiedliwość i ją uzupełnia zgodnie z logiką daru i przebaczenia. Miasto człowieka umacniają nie tylko związki między prawami i obowiązkami, ale jeszcze bardziej i przede wszystkim relacje oparte na bezinteresowności, miłosierdziu i komunii. A magisterium wyjaśnia to szerzej. Ryzyko w naszych czasach polega na tym, że Faktycznej wzajemnej zależności ludów i narodów może nie odpowiadać etyczne współdziaływanie sumień i umysłów, które w rezultacie mogłoby dać początek rozwojowi naprawdę ludzkiemu. Jedynie dzięki miłości, oświeconej światłem rozumu i wiary, możliwe jest osiągnięcie celów rozwoju bardziej godnych człowieka i go afirmujących. Inne kryteria ducha wzywają nas do wzmocnienia bastionów, w których myśli i poszukiwanie naukowe będą mogły strzec tożsamości ludzkiej i jej oblicza przed zalewem połączeń cyfrowych i światów sieci network, cechujących rzeczywistą i duchową kondycję współczesnego człowieka. Technologia wzbudza i jednocześnie ujawnia potrzeby oraz rozbudza pragnienia które rodziły się w człowieku od zawsze. Jesteśmy powołani do zamieszkiwania tych niezbadanych ziem, by tam przepowiadać Ewangelię. Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia ludzkiej komunikacji osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać mistykę życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę. Uczestnictwa w tej nieco chaetycznej masie, która może zmienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa, w solidną karawanę, w święte pielgrzymowanie. Jesteśmy wezwani do tego, by rozbijać nasze lekkie namioty przy skrzyżowaniach dróg jeszcze nieubitych, stawać w progu, jak prorok Eliasz, który geografię peryferii uczynił zasobami objawienia. Na północ do Sarepty, na południe ku górze Choreb, na wschód za Jordan, by tam szukać pokutniczej samotności, a na koniec zostać uniesionym do nieba. Próg to miejsce, w którym słyszy się głos Ducha, podczas gdy my sami już nie wiemy, co mówić, ani dokąd skierować nasze oczekiwania. Duch zna plany, wolę Bożą i nam ją przekazuje. Niekiedy pojawia się ryzyko przypisywania drogą ducha naszych map narysowanych od dawna, bo przemierzanie znanych ścieżek daje nam poczucie bezpieczeństwa. Papież Benedykt otwiera nas na wizję Kościoła, który rośnie przez przyciąganie. Podczas gdy Papież Franciszek marzy o opcji misyjnej. Zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkłady zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowywania stanu rzeczy, do nieustannego przyjmowania postawy wyjścia i w ten sposób sprzyjało pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Radość Ewangelii wymaga od nas uprawiania duchowości jako sztuki poszukiwania, która odkrywa alternatywne metafory, nowe obrazy i tworzy nowatorskie perspektywy. Każe z pokorą zaczynać na nowo od doświadczenia Chrystusa i jego Ewangelii, czyli od wiedzy empirycznej i często bezbronnej, jak wiedza Dawida stającego naprzeciw Goliata. Moc Ewangelii. Doświadczana jako zbawienie i radość, pomaga nam mądrze wykorzystywać obrazy i symbole stosowne dla kultury upychającej zdarzenia, myśli, wartości i odzyskiwać je jako ikony, które nadal przyciągają, echo głębokiej tęsknoty za Bogiem, która przejawia się na różne sposoby i skłania wiele mężczyzn i kobiet do szczerych poszukiwań. Dawniej Jednym z nośnych tematów życia duchowego były symbole podróży lub wznoszenia się. Nie w przestrzeni, ale do centrum duszy. Ten mistyczny proces, leżący u podstaw życia duchowego, dziś obejmuje inne ważne aspekty, którym użycza światła i znaczenia. Modlitwa, oczyszczenie, ćwiczenie cnót muszą konfrontować się z solidarnością, inkulturacją. Ekumenizmem duchowym, nową antropologią, wymagającymi nowej hermeneutyki i, według starożytnej tradycji, patrystyka, nowych metod mistagogicznych. Konsekrowani, eksperci w sprawach ducha i świadomi istnienia człowieka wewnętrznego, w którym mieszka Chrystus, są wezwani do przemierzania tych dróg, by być przeciwieństwem diabolicznego, który dzieli i rozdziela. I uwalniać symboliczne, czyli prymat więzi i relacji obecnych w całej rzeczywistości stworzonej, według postanowienia, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Gdzie będą osoby konsekrowane? Czy wolno od więzów ze względu na ewangeliczną formę życia, którą przyjmują przez profesję? Będą umiały się zatrzymać jako strażnicy na krawędzi, gdzie spojrzenie staje się jaśniejsze, wyostrza się, a myśl się upraszcza? Czy całe życie konsekrowane będzie umiało podjąć wyzwanie i pytania, które przychodzą ze skrzyżowania dróg świata? Doświadczenie ubogich, dialog międzyreligijny i międzykulturowy, komplementarność mężczyzna-kobieta. Ekologia w chorym świecie, eugenika bez hamulców, zglobalizowana ekonomia, komunikacja międzyplanetarna, język symboliczny to nowe horyzonty hermeneutyczne. I nie wystarczy tylko je wyliczyć, ale powinny być one zagospodarowane i wykorzystane pod kierunkiem ducha, który przenika wszystko. Są to epokowe kroki, które stawiają pod znakiem zapytania systemy wartości, języki, priorytety i antropologię. Miliony ludzi znajdują się w drodze przez światy i cywilizacje, destabilizując tożsamości świeckie i sprzyjając mieszaniu się kultur i religii. Czy życie konsekrowane? Będzie potrafiło stać się rozmówcą otwartym wobec owej tęsknoty za bogiem, która zawsze nurtuje serce człowieka? Czy będzie umiało stanąć, jak święty Paweł, na aeropagu i mówić poganom o nieznanym Bogu? Czy będzie umiało podsycać żar myśli, by przywracać wartości inności i etykę różnic w pokojowym ucztowaniu przy jednym stole? Życie konsekrowane w swych różnych formach już jest obecne na tych skrzyżowaniach. Od wieków, in klasztory, wspólnoty i bractwa na obszarach graniczących żyją milczącym świadectwem, przestrzenią Ewangelii, dialogiem i spotkaniem. Wiele osób konsekrowanych zamieszkuje także w codzienności mężczyzn i kobiet naszych czasów, dzieląc z nimi radości i cierpienia. W przeżywaniu porządku doczesnego, a przy tym z mądrością i odwagą poszukując nowych i odważnych sposobów, aby dotrzeć do wszystkich w Chrystusie i wychodzić na zewnątrz, i nie tylko na zewnątrz, ale też wchodzić pomiędzy, być tam, gdzie toczy się gra o wszystko. Osoby konsekrowane, już ad limine, mają za zadanie karczować lasy jak za dawnych czasów karczowano je, by na wyrąbanej polanie wybudować miasto. Konsekwencje takich wyborów, jak podkreśla papież Franciszek, są niepewne. Niewątpliwie zmuszają nas do wyjścia z centrum i udania się na peryferię, do ciągłego dokanania starań, w których nie dominują chęci zachowania status quo i oceny zysków, lecz góruje proroctwo wyborów ewangelicznych. Charyzmat nie jest butelką wody destylowanej. Należy przeżywać go z energią, odczytując go na nowo także pod względem kulturowym. Pod znakiem bycia małym. Kontynuując naszą podróż, snując dalsze rozważania w duchu ewangelicznej pokory. Nigdy nie traćcie zapału do wędrowania ulicami świata. Ani też świadomości, że iść nawet krokiem niepewnym lub kulejąc, jest zawsze lepiej niż stać w miejscu, zamknąć się we własnych pytaniach lub własnych pewnikach. Obrazy, którym się przypatrywaliśmy, od obłoku, który towarzyszył Eksodusowi, do poczynań proroka Eliasza, pokazują nam, że Królestwo Boże objawia się wśród nas w małych znakach. Wierzymy Ewangelii mówiącej, że Królestwo Boże jest już obecne w świecie. Rozrasta się tu i tam na różne sposoby. jak małe ziarno, które może przemienić się w wielką roślinę, jak garść zaczynu, zakwaszająca wielką masę. i jak dobre ziarno, które rośnie wśród chwastów i może nas zawsze pozytywnie zaskoczyć. Komuś! Komu wystarcza wyłącznie własne zdanie, często w swych wyobrażeniach i wiedzy nie wykracza poza samego siebie i własny punkt widzenia. Komuś, kto się ogranicza do bycia na marginesie, jest łatwiej rozumieć i wspierać świat pokory i ducha. Nowe szlaki wiary zaczynają się dziś w skromnych miejscach, w znaku słowa, którego słuchanie i przeżywanie prowadzi do zbawienia. Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego dokonują wyborów wychodząc od małych znaków odczytywanych w świetle wiary i proroctw, które pozwalają przeczuwać coś, co jest ponad i stają się miejscem życia, gdzie jaśnieje światło i rozbrzmiewa zaproszenie wzywające innych do pójścia za Chrystusem. Niech zadomowi się wśród nas styl działań i obecności pokornych i małych, jak ewangeliczne ziarnko gorczycy, z którego promieniuje bezgraniczna siła znaku, słowo pełne odwagi, radosne braterstwo, słuchanie ledwie słyszalnego głosu, pamięć o mieszkaniu Boga wśród ludzi. Należy kultywować spojrzenie kontemplatywne. Czyli spojrzenie wiary, odkrywające tego Boga, który mieszka w jego domach, na jego ulicach, na jego placach. Obecność Boża towarzyszy szczeremu poszukiwaniu, jakie podejmują osoby i grupy, aby znaleźć oparcie i sens dla swego życia. On żyje pośród obywateli, krzewiąc solidarność, braterstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawiedliwości. Tej obecności nie powinno się wytwarzać, lecz odkrywać, odsłaniać. Życie konsekrowane odnajduje swą płodność nie tylko w świadczeniu o dobru, ale też w umiejętności rozpoznawania go i pokazania, szczególnie tam, gdzie zwykle się go nie dostrzega, w nieobywatelach, półobywatelach albo odpadach miejskich bezgodności. Przejść od słów solidarności do gestów które przygarniają i uzdrawiają. Do takiej prawdy jest powołane życie konsekrowane. Papież Benedykt wzywał nas już wcześniej. Zachęcam Was do wiary, która umie rozpoznać mądrość słabości. W radościach i smutkach obecnego czasu, kiedy dają się odczuć twardość i ciężar krzyża, nie wątpcie, że kenoza Chrystusa jest już zwycięstwem paschalnym. Właśnie w ograniczeniach i w ludzkiej słabości jesteśmy powołani do życia na wzór Chrystusa, we wszechogarniającym napięciu, uprzedzającym na ile to możliwe w czasie eschatologiczną doskonałość. W społeczeństwach skuteczności i sukcesu, wasze życie naznaczone małością i słabością maluczkich, współczuciem z tymi, którzy pozbawieni są głosu. Staje się ewangelicznym znakiem sprzeciwu. Zapraszamy Was, abyście powrócili do mądrości ewangelicznej objawionej prostaczkom. Jest to radość, którą przeżywamy pośród drobnych spraw życia codziennego, jako odpowiedź na serdeczną zachętę Boga, naszego Ojca. Dziecko, stosownie do swej zamożności, troszcz się o siebie. Nie pozbawiaj się dnia szczęśliwego. Ileż ojcowskiej czułości jest w tych słowach? Obecna słabość życia konsekrowanego pochodzi także z tego, że zagubiono radość z drobnych spraw życia. Na drodze nawrócenia, osoby konsekrowane mogłyby odkryć, że pierwsze wezwanie przypominaliśmy o nim w liście Radujcie Się to wezwanie do radości, która polega na przejmowaniu rzeczy małych i poszukiwaniu dobra. Tylko przez dzisiejszy dzień będę szczęśliwy, mając pewność, że zostałem stworzony do szczęścia nie tylko na tamtym świecie, ale również na tym. Papież Franciszek zachęca nas, byśmy pozwolili się prowadzić duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego, godząc się, aby On nas oświecał, prowadził, kierował i przynaglał tak, jak On pragnie. On dobrze wie, czego potrzeba w każdej epoce i w każdym momencie. W stacjo wspólnej modlitwy Horyzont jest otwarty, a my jesteśmy zaproszeni do czuwania na modlitwie wstawienniczej za świat. Podczas tego czuwania starajmy się nadal dostrzegać małe znaki zwiastujące obfity, dobroczynny deszcz dla naszej suszy. Delikatne szepty wiernej obecności. Droga, którą trzeba iść, by nie stracić z oczu obłoku, nie zawsze jest łatwa. Rozeznanie wymaga czasami długiego i męczącego czekania. Jarzmo lekkie i słodkie może stać się uciążliwe. Pustynia jest także miejscem samotności, pustki, miejscem, gdzie brakuje tego, co niezbędne do życia wody, roślinności. Towarzystwa innych osób, serdeczności przyjaciela, a nawet i samego życia. Na pustyni, w ciszy i samotności, każdy dotyka swego najprawdziwszego ja, mierzy i porównuje siebie i nieskończoność, swoją kruchość niczym ziarnko piasku i tajemnicę Boga, jak solidną skałę. Izraelici pozostali w obozie, dopóki obłok przebywał nad przybytkiem. Wznawiali podróż, kiedy chmura opuszczała to miejsce. Zatrzymać się i wyruszać znowu oto życie kierowane, regulowane, któremu nadaje rytm obłok ducha, życie, które należy przeżywać w bacznej czujności. Eliasz, skurczony wewnętrznie, przytłoczony cierpieniem i niewiernością ludu, dźwiga jego cierpienie i zdradę na swoich barkach i w swoim sercu. Sam staje się modlitwą, modlitewnym błaganiem, orędownictwem. Obok Niego i dla Niego chłopiec obserwuje niebo, aby zobaczyć czy od strony morza zjawi się znak odpowiedzi na Bożą obietnicę. Jest to paradygmat duchowej drogi dla każdego. Za Jego pomocą człowiek się nawraca i staje prawdziwym przyjacielem Boga, narzędziem Jego boskiego planu zbawczego. Uświadamia sobie swe powołanie i misję dla dobra wszystkich słabych tej Ziemi. Życie konsekrowane w obecnych czasach jest wezwane do przeżywania ze szczególną intensywnością stacjo-wstawiennictwa. Jesteśmy świadomi naszych ograniczeń i naszej skończoności, kiedy nasz duch przemierza pustynie i doznaje pociechy w poszukiwaniu Boga i znaków Jego łaski, ciemności i światła. W tej stacji modlitewnej w grę wchodzi buntownicze posłuszeństwo proroctwu życia konsekrowanego, które staje się wyrazem umiłowania ludzkości. Pełnia i pustka, jak głębokie przestrzenie tajemnicy Boga, świata i człowieka, to doświadczenie, które podczas drogi przeżywamy z jednakową intensywnością. Papież Franciszek zadaje nam pytanie. Czy Ty walczysz z Panem za twój lud, jak walczył Abraham? To odważna modlitwa wstawienicza. My mówimy o parezji, o odwadze apostolskiej i myślimy o planach duszpasterskich, to dobrze, ale ta sama parezja jest konieczna także w modlitwie. Wstawienictwo staje się głosem ludzkich nędz, Adventus i eventus, przygotowaniem do odpowiedzi łaski. Do płodności jałowej ziemi, do mistycznego spotkania w znaku małych rzeczy. Zdolność do tego, by zasiąść w chórze, czyni z osób konsekrowanych niesamotnych proroków, ale mężczyzn i kobiety komunii, wspólnego słuchania słowa, zdolnych wypracować wspólne, nowe znaczenia i nowe znaki, obmyślane i tworzone także w czasach prześladowania i męczeństwa. Chodzi tu o wędrówkę w stronę komunii różnic, znak ducha, który tchnie w serca pragnienie, aby wszyscy stanowili jedno. W ten sposób objawia się taki Kościół, który, zasiadłszy przy stole po przebyciu drogi wątpliwości oraz smutnych i beznadziejnych dysput, rozpoznaje swego pana przy łamaniu chleba, ubrany w szatę Ewangelii.